niezwykła przyjemność, jeśli pracowaliśmy prawie rok, Panie Prezydencie, nad tą ideą, żeby zaczęliśmy od tego, że nie było dawno nowych zezwoleń na podstrefie głowów. Przyjrzeliśmy się, jak to robią w innych miejscach w Polsce i postanowiliśmy wspólnie, że stworzymy tutaj Głogowski Park Przemysłowy, czyli zbudujemy pierwszą infrastrukturę, żeby zaprosić małe i średnie firmy, w tym polskie, stąd też szereg spotkań z biznesem lokalnym, ale może o tym to troszkę Pan Prezydent. Mamy już projekt hali, mamy wstępnych zainteresowanych, no i w przyszłym roku, w połowie roku będzie tu gotowa hala. I miejmy nadzieję, że gotowy inwestor, który zacznie stawiać maszyny, ponieważ ideą jest to, że my budujemy takie bardzo standardowe hale, gdzie każdy inwestor może przyjść, postawić swoje maszyny, zatrudnić ludzi i właściwie nie ryzykując kapitału, nie czekając na te inwestycje, czyli skracamy taki okres ryzyka i inwestycji w prawie polskim, to też jest ułatwienie dla inwestorów zagranicznych, że po prostu mogli przyjść tu do Głogowa, który jest gościnnym miastem i zacząć się zwyczajnie produkcję, prawie że z tygodnia na tydzień. Taka jest idea. Mam nadzieję, że za chwilę będą stawać następne hale, bo ta działka jest tak daleko, więc mamy nadzieję, że tu powstanie coś strasznie fajnego, gdzie będziemy też ściągać startupy, będzie mieć miejsca dla zupełnie mikrofirm, gdzie młodzi ludzie jacyś mają swoje pomysły, będziemy próbowali ściągać pieniążki, żeby pomóc im w tym inwestowaniu. Stworzyć takie miejsce dla wszystkich, malutkich, średnich, większych. A już głowa w tym Pana Prezydenta i Was tutaj, i wszystkich, którzy mieszkają w Głogowie, nie wiem, kto jest z Głogowa, żeby być gościnnym i zapraszać te firmy. Ja w to wierzę i mam ogromną przyjemność w tym wysłuchać. Rozmawiamy z kilkoma firmami. W Głogowie jest kilka średnich i jedna mała, aczkolwiek ta mała jest miejscowa i mamy nadzieję, że inną działkę wybierze tutaj tylko. Którym proponujemy tę halę. Z jedną jesteśmy po wstępnych negocjacjach, no ale póki jeszcze nie podpisane i nie zatwierdzone, to nie mogę tego powiedzieć, ale zawsze się z Wami chętnie spotkam, jak będziemy tutaj przecinać wstęgę i zapraszać tego inwestora. Mamy taki standardowy, że mamy halę generalnie 2200-2500 metrów kwadratowych powierzchni. To są 4 moduły po 650 metrów plus takie powierzchnie biurowe, które każda firma potrzebuje. Więc możemy powiedzieć, że tak, będą 4 firmy po 650, będzie 2 firmy po 1200, 3 firmy, 4 firmy. Jeśli trzeba będzie, to będzie możliwość jeszcze podzielenia bardziej, aczkolwiek wtedy trudniej byłoby na przykład suwnicę zamontować, bo te moduły konstrukcyjnie są tak, że w każdym tym można zamontować coś, co wisi, suwnicę i postawić jakieś maszyny produkcyjne, więc staramy się, aby to były takie bardzo elastyczne rzeczy, ostateczne wykończenie. Będzie zależało od tego, kto przyjdzie i powie, jeszcze mi tu ściankę postawcie, tu przedzielcie, bo tu będzie jakieś biuro tam szefa produkcji i tak dalej, bo chcemy, żeby to było czasem jakaś firma po kilku latach skończy się biznes, żeby to było tak, że można zaraz następne wynająć. Zainteresowanie Głogowem, o tym się pisze w całej Polsce. Pokazuje się ten przykład porozumienia samorządu z instytucjami okołobiznesowymi, z firmami prywatnymi, że można coś zrobić fajnego, fantastycznego, nowatorskiego i Głogowem zaczęły interesować się firmy. Mam nadzieję, że przełoży się to później na konkretne inwestycje w parku przemysłowym, ale także na innych działkach, bo oczywiście oferujemy kilkanaście hektarów w specjalnej strefie ekonomicznej, a przypomnę także, że już myśląc, wyprzedzając przyszłe inwestycje, myślimy o poszerzeniu specjalnej strefy ekonomicznej o kolejnych kilkadziesiąt hektarów. Póki co pracujemy nad tą jedną działką, gdzie powstanie pierwsza hala. Prace porządkowe rozpoczęły się. Chcemy tą działkę przygotować tak, żeby przywożąc tutaj potencjalnych inwestorów, pokazać im konkretne, profesjonalne miejsce, w którym będą mogli znaleźć tutaj przyszły swój biznes. Natomiast spółka nasza, Głogowski Park Przemysłowy, jest gotowa budować hale konkretnie dedykowane pod potrzeby przyszłego inwestora. Dlatego mówimy o pierwszej hali, a tak naprawdę myślimy i rozmawiamy już o kolejnych inwestycjach. Ale to znaczy, że my spełniliśmy wszystkie dokumentacyjne rzeczy, działka jest przekazana do spółki i my wpuściliśmy firmę. Oni w przyszłym tygodniu postawią ogrodzenie, zaczynają wytyczać geodezyjnie przyszłą halę. Za chwilę trafi projekt tej hali do starostwa o pozwolenie na budowę. Także to już będzie pod opieką firmy wykonawczej. Za chwilę tam nie wejdziecie, bo dzisiaj jeszcze można podeptać trochę te suche kwiaty, ale za chwilę tam będzie teren budowy. Więc dzisiaj jest taki dzień, gdzie to się tak naprawdę zaczyna od koszenia, ale to już przejęła firma wykonawcza.
Może powiedzieć jeszcze o takim jednym aspekcie, ale myślę, że warto powiedzieć, bo to też świadczy o takim zaangażowaniu i chęci zrobienia czegoś fajnego, a nie tylko powołaniu spółki po to tylko, żeby ustanowić zarząd, radę nadzorczą. Proszę Państwa, do czasu konkretnych rozwiązań władze spółki, można powiedzieć, pracują charytatywnie. Wybraliśmy i pana Czarnika na prezesa, i panią wiceprezes strefy jako wiceprezesa spółki Głogowski Park Przemysłowy. Są to osoby konkretnie umocowane w firmach, które są udziałowcami w tej spółce. Po to między innymi, żeby mogły pracować na rzecz Głogowskiego Parku Przemysłowego. Póki co, póki nie będzie konkretnych tutaj efektów, po prostu charytatywnie. Tak ustaliliśmy, ponieważ spółka ma zarabiać, a nie być miejscem pobierania. Yeah.